Cześć, jestem Magnus, a to jest Starcie Streamerów. Co za chwilkę zobaczycie, to jak męczę tę dwójkę zacnych ludzi, jakich zaraz zobaczycie, do których właśnie w tym momencie dołączam na callu. Dobrze, panowie, może już zaczniemy powoli to, co chcemy zrobić. Witam was przede wszystkim bardzo serdecznie i dziękuję, że w ogóle zajrzeliście dzisiaj, że bierzecie udział w moim tutaj wydarzeniu, właśnie czyli Starcie Streamerów. Jeszcze może powiedzcie ze trzy słowa o sobie. Dzień dobry. Jestem Juhi, mam na imię Juhi, mój nick to Juhi, psuję gry. Dziękuję. Spoko, nie, spoko. W sensie przede wszystkim gram w gry, no i psuję je, co nie, to moje, hobby jest na dobrą sprawę. Mam 38 lat, stary ze mnie piernik i dzisiaj mi pierwszy siwy włos wszedł na brew, więc... No, widziałem zdjęcie na Facebooku, no faktycznie. Że wstąpiłem do klubów siwulców. Shay! Co u ciebie? Ja jestem Shay, mam zaraz 30 lat. Siwieje od dawna, ale wyrywam, więc nie widać, więc jest pogu i nie miałem co zrobić z życiem, to sobie streamuję. Haj. Spoko, no widzę, że mainujesz głównie DBD, grasz coś jeszcze? Głównie DBD, ale to zawsze jeszcze jakieś fabularki, Teamfight Tactics, ostatnio Valorant. Przechodzimy do naszej pierwszej gry, jaką jest Zgadnij Co. Oj, oj. Proszę. Dobrze, panowie, zgadnij co. W tej grze gracze widzą obrazek zakryty 3x3 za pomocą 9 kafelków. Ich zadaniem jest zgadnąć, co kryje się pod spodem. Gracze odkrywają kafelki na zmianę i otrzymują pytania lub zadania do wykonania. Więc zaczniemy od pana Juhiego. Dobrze. Lewy górny. Wymień 3 środki transportu. Transportu? Samochód, tramwaj, autobus, pociąg, samolot... Coś jeszcze? Dobrze, Juhi właśnie wchodzi na negatywne punkty, nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu. Oś ty! Dobrze, przewaga. Logo Deadpoola. Tak, brawo! Za łatwe! Powiem szczerze, że nice. Myślałem, że po rogach akurat nie będzie tego aż tak bardzo widać, że nie będzie takie oczywiste, ale no, bardzo ładnie, Juhi. Czwórkę, panie. Proste pytanie, odpowiedź, ile to jest 10 razy 10 minus 10? 90. No to odkrywamy czwóreczkę i masz 10 sekund na próbę zgadnięcia, co to jest za postać. Człowiek. To jest moja odpowiedź. Wow. Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia w ogóle. No to ten, Juhi. Kafelek, środek. Dobrze, twoim zadaniem jest położyć sobie książkę na głowie. Jak puścisz, ja puszczam timer 30 sekund, bo się utrzymać. Zaczął robić terminy. Dobrze, jest git. Jest git. Dobrze, także proszę pana, ja odsłaniam piątkę i masz 10 sekund na próbę zgadnięcia, co jest za postać. Napoleon Bonaparte, ale wątpię bardzo mocno. Tak, proszę pana, to jest Napoleon Bonaparte. Juhi, znowu zaczynamy od ciebie. Poproszę dwójeczkę. Dwójeczkę. O matko, dobrze. Twoim zadaniem jest bezbłędnie powiedzieć 3 razy w ciągu 10 sekund no. I cóż, co? Że ze Szwecji. I cóż ze Szwecji. I cóż ze Szwecji. Kurwa. I cóż ze Szwecji. I cóż ze Szwecji. I cóż ze Szwecji. I cóż ze Szwecji. Ale co to mówisz? I cóż ze... Co ty za łamańca tutaj dałeś? Ale wiesz, co jest najgorsze, Juhi? I teraz patrz. Bo no, nie możesz niestety zgadnąć oczywiście, co to jest za film, ponieważ nie wykonałeś zadania, a kafelek dalej jest odkryty, więc Shay. I pani Doubtfire. Tak, jest to pani Doubtfire. Więc z wynikiem 10-5 kończymy zgadnij co i przechodzimy do gry Prawdziwe Kłamstwa. Jakie mam kłamstwo? Panowie i panie, do tej gry gracze przygotowują po dwie historie ze swojego życia. Jedną prawdziwą, a drugą fałszywą. Zadaniem gracza opowiadającego historię jest sprzedanie jej pozostałym jako prawdziwą, niezależnie czy była prawdziwa, czy też nie. Jak byłem młodszy, podjąłem próbę zburzenia własnego domu. Ogarnialiśmy podwórko, no to mieliśmy tam sporo betonu i no trzeba było to skuć, nie? I pomagałem po prostu tacie z młotem. Potem zacząłem uderzać po prostu w dom, została mi zwrócona uwaga dopiero jak już poszło naprawdę sporo tych hitów w dom, aż rodzina w domu czuła jak się dom trzęsie, nie? Juhi, czy to była historia prawdziwa, czy też nie? Kłamstwo. Tak, to było kłamstwo. Ach, brawo! Kiedyś byłem w klasie tanecznej i spędzaliśmy 2 WF-y w tygodniu na nauce dziwnych tańców. Nie, to było kłamstwo. Ty mówisz, że to jest fałsz? Ja bym powiedział prawdę. I przewaga Juhiego dalej się zwiększa. Pracując jako kurier, dostarczałem deskę surfingową na plażę. Żadnemu kurierowi by się nie chciało biegać po plaży i szukać. Jeśli tak, to szapoba, Juhi, ale ja bym powiedział, że kłamstwo. Prawda.
Jezu, naprawdę, Boże, czy ja musiałem trafić na jedynego dobrego kuriera? Przechodzimy do... Czy ty to widzisz? W tej grze gracze otrzymają ode mnie na priv obrazki. Decydują się w myślach, czy będą opisywać drugiemu graczowi obrazek, który otrzymali, czy wytwór swojej wyobraźni. Czy jesteś gotowy? Tak, jestem gotowy. Przed sobą widzę drzewo. Przed drzewem jest zjeżdżalnia, taka stara, stara, staroświecka, taka z 50-tych, 70-tych lat. I z tej zjeżdżalni zjeżdżają owoce i warzywa. Dobra. Powiedziałbym, że prawda. O mój Boże, zgadł! Nice! A już byłem gotowy na kolejną porażkę. Stoi mężczyzna w koszuli flanelowej. Nie wiem, czy kojarzysz takie, nie wiem, jak za czasów PRL-u były czerwono-czarne. Taką w kratę, czerwono, takie, taka takie. W kratę, taka w kratę. I co najważniejsze, to nie widać jego twarzy, bo ma na sobie maskę gazową. I w środku to wygląda mi na, w sensie w środku, tak wypełnienie pomiędzy twarzą a maską. Wygląda mi to na albo makaron, albo żółtą fasolkę szparagową. I tak naprawdę stoi na tle białej ściany w pokoju. Juchi, czy to była prawdziwa, prawdziwy obrazek? Prawda. Tak, jest to prawda. Jest to głąb kapusty, zielony, w sensie kapusta, kapusty. I w kapustę są wpowijane noże. Grafika prawdziwa czy nie? To jest prawdziwa. To jest prawdziwa grafika, tak. Kojarzysz, jak są z te, może to Discordowy bot robi twarze, nie? W sensie ten algorytm, co AI robi różne obrazki. Tak, kojarzę. No to twarz kobiety, która w sumie wygląda trochę jak jaszczurka i po tym poznać, że te oczy ma takie, wiesz, dziwne, nie? Bo te AI mają do siebie, że generują takie dziwne. Kolor skóry ludzka stoi przed lustrem i wydaje mi się, że myje zęby albo wkłada coś do buzi. Prawda. To nie jest prawda! Szej ci ściemnił! Przechodzimy do rosyjskiej ruletki. Czy tutaj będzie kamerka włączona, ta twoja, czy tak, nie? Już odpalam tak, właśnie, no. Panowie, rosyjska ruletka. Gracze mają po 3 życia. Prowadzący zadaje graczom pytania z wiedzy ogólnej na zmianę. Poprawna odpowiedź oznacza kręcenie ruletką dla przeciwnika, a niepoprawna to kręcenie dla odpowiadającego. Juhi, pytanko do ciebie. Jak nazywa się element wędki utrzymujący haczyk na właściwym poziomie? Spławik? Tak, jest to spławik. Jest nasz pierwszy strzał! Jaki jest najszybszy na świecie ssak? Gepard? Tak, jest to gepard. I teraz ja dostanę. Jest! Ile procent godziny stanowi kwadrans? 25%. Tak, 25%. O nie. Siadło! Dobrze! Które zwierzę gospodarskie w hinduizmie jest uznawane za święte? Krowa. Tak, jest to krowa. Kręcimy. Dla Juchiego. Na razie. Chociaż niestety, niestety, moi drodzy, Juhi w tym momencie do Rime i przechodzimy do naszego finału, czyli Wabank. Ojoj. Tak, mamy 5 kategorii pytań. W każdej kategorii są po 3 pytania, odpowiednio punktowane za 1, 2 i 3 punkty. Gracz wybiera kategorię i wartość punktową. Na ekranie pojawia się definicja, a on musi podać pytanie pasujące do definicji i uzupełniające odpowiedź. Ziemia za dwa. Jest to naturalny satelita Ziemi. Czym jest Księżyc? Tak, brawo. Czym jest Księżyc? Wiedza ogólna za dwa. Jest to starożytna chińska praktyka planowania przestrzeni w celu osiągnięcia zgodności ze środowiskiem naturalnym. Nie pamiętam, nie pamiętam. Pustka w głowie. Czym jest Feng Shui? Ziemia za trzy. Są to bardzo żyzne gleby o głębokim czarnym poziomie próchniczym, powstałe pod roślinnością stepową ze skał bogatych w węglan wapnia. Proszę pana, czym są czarnoziemy? Prawo jazdy za jeden. Ten znak ma kształt ośmiokątu. Jaki kształt ma znak stopu? Tak, oczywiście, że tak. Indyki za jeden. Indyki za jeden. Jest to święto obchodzone w Stanach Zjednoczonych w czwartek listopada. Spożywa się podczas niego danie z indyka. Czym jest święto dziękczynienia? Tak jest, brawo. Jeden punkcik dla ciebie. No, jabłka za trzy. To złote jabłko było przyczyną sporu pomiędzy Herą, Afrodytą i Ateną o tytuł najpiękniejszej. Nie pamiętam. Nie odpowiem, nie wymyślę. Tego przyczyną było jabłko niezgody. Przechodzimy na podsumowanie.
Po co ja brałem te za 3 punkty? Cholera! Po co? Ale ja to osobiście szanuję, słuchaj, no nie? Jakby zawsze warto ryzykować. Ale ogólnie bardzo fajne, bardzo wyrównane starcie, panowie. Naprawdę, naprawdę świetnie. Więc z wynikiem 26 punktów, Shay, serdecznie gratuluję. Dzisiaj akurat ty wygrałeś to nasze dzisiejsze starcie. Co nie znaczy, Yuhi, że jeszcze się kiedyś nie możesz pojawić, nie możesz się w jakiś sposób odkuć, no nie? Czy to z Shayem, czy to z kimś innym, także jeszcze będą na pewno możliwości.